Cześć wszystkim! W końcu jestem na muceniu fasoli. Ostatnie hektary i dopiero dzisiaj dałam radę być na polu. Także zapraszam na nasze ostatnie hektary. Także oglądajcie do końca. Cześć! Michał, ale to już przewracane tyle razy. Co ty robisz? Nudzę się. Nudzisz się. Co ty robisz? Sprawdzam. Czy słucha, czy nie słucha? Mamy już wieczór. Godzina 19. Masterowi będzie lżej, jak ziemi tyle nie będzie. Tu nie ma tyle ziemi, jest dobrze. Ciągnąca. Dokładnie, w tym roku fasola jest bujna, ciągnie się, także... Skoczysz po szuflę, ty szybko biegasz. Gdzie mam skoczyć? Do domu. No nie, aż tak... Zapomniałam, umyłem i zapomniałem. Aż tak to szybko nie biegam. Do domu jest kawałek. Stąd to będzie, ja wiem, z 2 km. Oj tam. Teraz pod górę, z powrotem do góry będzie szybciej. No to pod górę to ciężej, nie? Dzięki, ale innym razem. Mamy dwie przyczepy ze sobą, także zmieści nam się bez rozgartania. Bo pewnie już na kolejne pola dalej nie pojedziemy. Tylko tutaj złapiemy 2 hektary. A już mówię dlaczego. Złapiemy tutaj 2 hektary, co mamy bliżej, bo dzisiaj pogoda taka niepewna. W dzień u nas, tutaj u nas, u mnie, gdzie tutaj z Michałem mieszkamy, to nie padało, tylko pokropiło. Tam, gdzie Michał pochodzi, czyli w Czernie, dzisiaj wlało. Także tutaj w okolicy, w koło też, naokoło popadało, tutaj akurat, gdzie mamy pole, ominęło, na szczęście, dlatego jedzie do nas pan i będzie za chwilę mucił. I tak, no tam akurat na tych pozostałych kawałkach, co mamy, to właśnie ten lekki deszcz przeszedł. Także zaczynamy stąd i nie wiemy, czy tam pojedziemy, zobaczymy, jak to będzie tutaj nam szło, czy się da. Jak fajnie pójdzie, może pojedziemy tam, spróbujemy, zobaczymy. Jak nie, to jutro rano. Ja już tu na drogę wyszłam, pan już jedzie, dzwonił. Także stoję i czekam, wypatruję, żeby widział, dokąd ma jechać. Także... Working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm
włączę, wiesz, bo jeszcze będzie to, co jest na maszynie, wiesz? To zaraz tylko włączę, jeszcze to wrzucę, jeszcze raz przyjdzie, wiesz? Także uwaga, może się kurzyć. Czekamy chwilę, bo powiem szczerze, żeby nie tego. Worek bym ukradł, jakbym pojechał. I worek fasoli bym ukradł, jakbym tak pojechał, nie? No dobra, teraz nie wiem nawet tylko ile teraz jest. Ale... No i złapała nas już noc. Mucimy, jest już ciemno, w sumie nic za bardzo nie widać. Ale dzisiaj już zakończymy, myślałam, że zakończymy jutro, więc tak mówiłam wcześniej, zakończymy jednak dzisiaj. Przyjechał do nas drugi master, mucimy na dwa mastery. Ja tutaj jestem z panem na jednym polu. Tutaj jeżdżę sobie z operatorem, Michał zostawił mi przyczepę. Tutaj będziemy sypać, a Michał pojechał ciągnikiem i z drugą przyczepą na kolejne pola. Także tam już też mucą, jest kolejny master. Michał jest operatorem, który ma mastera dwójkę. Ja tutaj jestem z panem, który muci czwórką masterem. Także wyrabiamy się, dzisiaj zakończymy. Tutaj u mnie idzie robota, dobrze muci, także nie ma co narzekać. Skończymy tutaj na pewno, w sumie zaraz skończymy, bo zostało już jeden kawałek z jakiś hektar do wymucenia. Nie wiem, jak u Michała idzie, jeszcze się teraz z nim nie kontaktowałam, bo w sumie niedawno pojechał. Tam jest 2 hektary, ale mam nadzieję, że też pójdzie, bo nic mi nie pisał, nic nie dzwonił, że nie idzie, więc pewnie robota też jakoś tam idzie. Także zakończymy to dzisiaj i będzie w końcu kwiatek, wianek, nie wiem jak jest u was. U mnie jest kwiatek, u Michała się mówi wianek. Także
w sumie niedaleko, a różnica jest, tak. Także my już dzisiaj będziemy w sumie kwiatkować po robocie jeszcze trochę i będzie ten kwiatek. No, także ja się dzisiaj z wami żegnam, na dzisiaj to tyle. Ja to jeszcze powiem tak, noca to jest inna robota jak dzień. W dzień się jedzie szybko, jest sucho. Teraz trochę fasola odeszła, ale gęciny odeszły i jest ogólnie sucha. No i przez to, że nie jest aż tak sucho jak dzień, to trzeba jeździć powoli. Także robota idzie dużo dłużej i wolno, wolno się jeździ.
my shoulder. Yeah. Done with my cigarette. And when all the smoke is clear, I'm brushing away. Wcześniej nie mówiłam, tutaj mamy dzisiaj, na dzisiaj około niecałe 1,70 hektara, bo wczoraj te pół hektara zmęczyli i dalej się nie dało, także już nie ma dwóch, już zostało 1,70 hektara, także, a było 2,20, żebyście nie mówili, że nie umiem liczyć. Wiecie co, chmurzy się niesamowicie. Ale tak to jest przy tych maszynach. To muci fasole, widać to na kilometr, jak nie więcej. I tak samo słychać. Są to maszyny głośne i robią dużo kurzu. Dużo kurzu. Także po głosie, jak i po kurzu można znaleźć, jak to muci. Widać. Widać. Także sąsiedzi co tutaj obok mieszkają, okna będą mieli do mycia, nie ma co, okna trzeba będzie umyć. Tutaj się Michał śmieje, operator, który dzisiaj jeździ, założył sobie okulary, żeby go nie było można było poznać. Śmiejemy, jeździ taki Jarek Ogarek. Bardzo fajny pan. Też pożartuje, pogada. Tak. Także ja zaraz siadam do niego i zobaczymy. Trochę nagram, jak to wygląda ze środka. Za dnia, bo wczoraj nagrywałam w nocy, także lecimy. No i jeszcze dodam, oczywiście pozdrawiamy Jarka Ogarka. Jeśli jakimś cudem to obejrzy. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych operatorów. Tego pana, pana, który był wczoraj, bo wczoraj był też inny pan. Ten nam zaczynał, kończył inny. W drugim masterze był jeszcze inny. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy w tym roku nam mucili. Także pozdrawiamy was. Tak się kurzy, że za zębami normalnie kurz czuję. A zgrzyta. No nic. Już ostatni dzień. Ostatnie mucenie. Trzeba się zakurzyć. Nie ma co. Nie ma co sobie żałować. Prawda, Michał? Kurczę, zaraz wyszło, bo zaczepiłam się za go. No. Ty odbierz, wiesz, bo to już tam niewiele jest.
ciut się zgięło. Zaczepiłem? No. Jak odjeżdżał? No, jak odjeżdżał pan. Ale się trzyma, troszkę już podprostowałem. No, to i tak się ruszało na wszystkie strony, także. No. Nie mocno. Gdzie teraz? Może tu by się weszło. Jest. Zakończone. Zakończone. Mamy żniwa fasolowe. Michał, jesteś zadowolony? No pewnie, że tak. Już po. To najważniejsze. Wszystko w pogodę zrobione. Teraz dalej trzeba się brać do działania. Tak, będziemy teraz jechać, sypywać. I czekać na lepszą cenę. Może będzie, może nie. Kto to wie? Nie wiadomo, ryzyk, ryzyk, nie? Albo będzie, albo nie będzie. Albo wygramy, albo przegramy. Dzisiaj jadę jeszcze tak trochę sprzedać, póki mamy na przyczepach. Cena jest dzisiaj 4,70 brutto. Że jedziemy trochę sprzedać, bo trzeba za kombajn pozapłacać. Było tych parę hektarów, także wiecie, kilka tysięcy wyszło za usługę. Także my już się z wami dzisiaj żegnamy. Dziękujemy, że oglądaliście do końca. Pozdrawiamy was. Cześć. Cześć.